Sen, aktywność fizyczna i intelektualna, zbilansowana, bogata w wartości odżywcze dieta, kontakt z naturą i relaksacja to BHP naszego organizmu, mówią specjaliści od zdrowia. Poprzez odpowiedni styl życia wzmacniamy organizm, budując nie tylko kondycję i sylwetkę, ale także naszą odporność i dobre samopoczucie. 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. To dobra okazja, aby zastanowić się, czy nasz organizm na pewno działa na optymalnych obrotach. Po pierwsze, na przykład właściwy sposób odżywiania się, czyli właściwa dieta. A na przykład kategorią drugą można by zrobić właściwy odpoczynek, sen, w to wliczyli właśnie byśmy sen, relaks i tak dalej. I jeszcze trzecią grupę, na przykład moglibyśmy do tego zrobić właściwa aktywność, którą mamy lub nie mamy. No i teraz w tych trzech grupach i one się jakby nawzajem jeszcze warunkują. Niektóre osoby właśnie w tym okresie skarżą się, że mają zaparcia, mają zdęcia, a to też jest związane z tym, że po tym okresie zimowym, kiedy jedliśmy mniej błonnika pokarmowego, piliśmy mniej wody, też nasze jelita gorzej pracują i też powinniśmy zadbać właśnie o to, żeby znowu te warzywa, owoce, wodę. Warto teraz sięgnąć po probiotyki, żeby te jelita też wzmocnić, oprócz tego wzmacniając nasze jelita, doprowadzając je do równowagi, dbamy również o naszą odporność i w tym okresie myślę, że ona też jest bardzo mocno nam potrzebna. Musi być regularność. Fajnie, jakby gdyby te treningi były przynajmniej 3 razy w tygodniu. Bardzo ważna jest regeneracja między treningami. No i przede wszystkim dieta. Nawet tutaj szala jest przechylona na część tej diety, no ponieważ jeżeli my nie zadbamy o odpowiednią dietę, no to nie będziemy mieć siły na treningu, będziemy się słabo regenerować, no i te efekty też będą tutaj, będzie oporniej nam to szło. Aktualnie ze względu na sytuację epidemiologiczną siłownie są zamknięte. Trenerzy zachęcają do uprawiania aktywności fizycznej w warunkach domowych. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało cykle treningów z udziałem żołnierzy sportowców. Po okręgu idziemy maksymalnie jak się tylko da. Najpierw noga do tyłu. Nadwaga i otyłość uznawane są za choroby cywilizacyjne. Statystyczny Polak zjada średnio 40 kg cukru rocznie. To 2 razy więcej niż dopuszczalna norma ustalona przez Światową Organizację Zdrowia, alarmują lekarze. Nadmiar cukru nie tylko powoduje nadwagę i otyłość, ale także cukrzycę typu drugiego, nadciśnienie i miażdżycę. Nasz mózg nam wysyła też takie sygnały, ponieważ nasz mózg do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje cukru. No ale to nie jest tak, że my musimy ten cukier jeść w postaci cukru, bo cukier dostarczają nam praktycznie wszystkie produkty spożywcze. Jeżeli zbilansujemy naszą dietę pod kątem białek, tłuszczy, węglowodanów i będziemy odpowiednią ilość energii jeść, to nie musimy naprawdę się dosładzać. Stres towarzyszy nam na co dzień, jeśli jest krótkotrwały, mobilizuje do działania. Jeśli jednak występuje w nadmiarze, może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie, zwiększając ryzyko wystąpienia wielu chorób. Bardzo ważne jest to, jak my w ogóle traktujemy stres. Badania Kelly McGonigal pokazują, że jeżeli my myślimy o stresie, że on jest destrukcyjny, to wtedy rzeczywiście on jest destrukcyjny. Natomiast jeżeli my traktujemy go właśnie jako taki rodzaj sprzymierzeńca, motywatora, coś, co mobilizuje nas do działania, to on wtedy może być pomocny, bo po prostu sprawia, że zaczynamy działać. Kontakt z naturą i techniki relaksacyjne są narzędziem, które skutecznie obniża napięcie i niweluje skutki stresu. Podczas pobytu w lesie spada nam kortyzol, czyli to jest poziom kortyzolu, to jest taki hormon, który się wydziela przy przewlekłym stresie. Jeżeli my jesteśmy bardzo zestresowani, ten poziom jest za wysoki, źle to na nas wpływa i ten poziom kortyzolu się obniża po pobycie w naturze. Spada nam poziom adrenaliny. Mózg zaczyna się relaksować, normuje się ciśnienie tętnicze, normuje się tętno, no i przede wszystkim poprawia się odporność. Immunofarmakologia, czyli nauka, która niedawno powstała, bada wpływ stanu psychicznego na odporność całego organizmu. Na pytanie, co muzyka robi z mózgiem, odpowiada neurobiolog profesor Jerzy Wetuloni. Przy muzyki możemy leczyć pewne stany psychiczne, ale co jest może jeszcze istotniejsze, że istnieje nierozerwalny związek pomiędzy psychiką a somą, a ciałem. I w momencie, kiedy my w odpowiedni sposób myślimy czy odczuwamy, jest to sprzężenie, w którym możemy zwiększać możliwości na przykład odpornościowe naszego ciała.
Dobrej jakości sen służy nie tylko regeneracji, ale przede wszystkim zachowaniu dobrej jakości psychicznej i fizycznej całego organizmu. Jego niedobór przyczynia się do obniżenia odporności, koncentracji i pamięci, tym samym zwiększając ryzyko wypadków. Kwestia po pierwsze ilości snu, a po drugie jakości snu, żeby ten sen był dobrej jakości. Na to by trzeba zwrócić uwagę, czyli też można się wspomagać na przykład regularnym trybem życia, chodzeniem spać mniej więcej w tych samych godzinach, brakiem aktywności takiej przed komputerem, przed różnymi ekranami na krótko przed snem, unikaniem obfitego jedzenia na krótko przed snem, ciężkiego jedzenia i tak dalej, alkoholu, kawy. W ostatnich latach przybywa liczba zwolenników koncepcji holistycznej, zakładającej, że umysł, ciało i duch to jedno. Wszystkie te obszary wzajemnie na siebie oddziałują i są od siebie zależne, dlatego zachwianie choćby jednego elementu powoduje, że zostaje zaburzona równowaga całego organizmu.